Ostatnie 8 sekund. Zakończył się międzynarodowy turniej piłki ręcznej kobiet z rocznika 1994. W ciągu 3 dni na hali sportowej Centrum Sportowo-Biznesowego rywalizowały reprezentantki Polski, Rosji, Danii i Białorusi. Dla Polek był to ostatni sprawdzian przed startem w eliminacjach do Mistrzostw Europy. W pierwszym dniu podopieczne Edyty Majdzińskiej pewnie pokonały reprezentację Białorusi 33-15. W kolejnych meczach biało-czerwone musiały jednak uznać wyższość ekipy Danii, z którą przegrały 21-29, oraz Rosji, która wysoko pokonała naszą reprezentację 42-22. Elbląskim akcentem turnieju był występ w bramce pochodzącej z naszego miasta Ewy Sielickiej. Nasza bramkarka rozegrała bardzo udane zawody i została wybrana najlepszą bramkarką turnieju. Jak mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Edyta Majdzińska, Ewa po turnieju w Elblągu jest jedną z najbardziej wyróżniających się zawodniczek w kadrze i ma duże szanse, aby na stałe zagościć w reprezentacyjnej bramce. Najlepszą drużyną okazały się Dunki, które w całym turnieju nie zaznały goryczy porażki. Zawodniczki ze Skandynawii w swym pierwszym meczu pokonały Rosję 27-22, następnie pewnie zwyciężyły reprezentację Polski 29-21, a w ostatnim meczu zdeklasowały koleżanki z Białorusi 40-14. Polska ostatecznie zajęła 3. miejsce i już szykuje się do turnieju eliminacyjnego, który za tydzień rozegra się w Goleniowie. Biało-czerwone o awans do Mistrzostw Europy walczyć będą z ekipami Grecji, Litwy i Węgier.